Będą trzy wielkie naloty, potem nastąpi globalna panika, Sodoma i Gomora, strach, obawy, śmierć, głód, kalectwa. To nas czeka, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie, miesiące. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Sodoma i Gomora, to co czeka świat, to co czeka Polskę. No właśnie, czy rzeczywiście to będzie mieć miejsce? Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, jasnowidza z Człuchowa. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grzew dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam szokującą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. No oczywiście jest to przepowiednia, nie wiemy, czy ta przepowiednia się zrealizuje, oby nie. Natomiast przepowiednia ta brzmi w ten sposób. Będą trzy wielkie naloty, gigantyczne naloty, samoloty będą lecieć, będą buczeć, będą huczyć nad naszymi uszami. I następnie po tym nastąpi panika. Jasnowidz mówił w ten sposób, że w swojej wizji widzi wywrócenie stolika. Pytanie, czy to jest metaforyczne, wywrócenie stolika politycznego, stolika wojskowego. Następnie jasnowidz mówił w ten sposób. Potem zacznie brakować towarów w sklepach. Ludzie w szpitalach, przychodniach będą się czegoś domagać. Dawajcie nam lekarstwa, dawajcie nam jakiś syrop, dawajcie nam Lugole, jest skażenie radioaktywne. No ale właśnie, co to będzie, to tego jasnowidz Jackowski nie powiedział. Następnie jasnowidz powiedział w ten sposób. Dzieci nagle zaczną wybiegać ze szkół, nastąpią będą przerwane tutaj lekcje, zajęcia szkolne. No pamiętam, przedstawiałem taką wizję przepowiednię, gdzie nagle po prostu tutaj dzieci w szkołach kończą edukację, w ciągu dnia są zwalniane do domów. Być może to będzie właśnie związane ze skażeniem radioaktywnym, tym, że Rosja zrzuci bombę atomową, brudną bombę na Ukrainę, broń biologiczną, chemiczną, albo też atomówkę, albo też zniszczy elektrownię atomową znajdującą się na terenie Ukrainy, a może po prostu Rosja zrzuci atomówkę na Lwów i cała siła uderzeniowa pójdzie na Polskę. Szokująca, wstrząsająca wizja, przepowiednia tutaj jasnowidza. Następnie jasnowidz mówi w ten sposób. Zapanuje chaos, tak, że będzie samonapędzająca się panika. No wiadomo, tak, gdyby była taka sytuacja. Bo tutaj też jest ciekawe, że trzy wielkie naloty, ale jasnowidz Jackowski nie mówi, że coś będzie zniszczone, że coś będzie się paliło, tak? Więc tutaj może być jakieś skażenie właśnie radioaktywne, jakieś zniszczenie. No to wiadomo, że będzie panika, będzie chaos, bo jest to niewidzialne zagrożenie, tak? No na przykład, jak my jesteśmy teraz w Polsce, ma miejsce wojna Rosja kontra Ukraina. Oczywiście, my pomagamy Ukrainie, solidaryzujemy się z Ukrainą, potępiamy Rosję, natomiast no, staramy się każdego dnia żyć normalnie, funkcjonować. Mamy z tyłu głowy, że obok nas nasi sąsiedzi prowadzą wojnę, natomiast każdy z nas stara się po prostu normalnie żyć, funkcjonować. Chodzimy do szkoły, do pracy, obchodzimy urodziny, święta. Natomiast wyobraźcie sobie, tak, na przykład macie informację, że jest skażenie radioaktywne. To jest rzecz niewidoczna dla nas, tak? Na przykład naloty wojskowe, czy takie zniszczenia jak budynki mieszkalne, my to widzimy w telewizji, czy niektórzy z nas to widzieli na oczy, jak byli na Ukrainie, tak? Ale to są rzeczy, które po prostu są namacalne, które są widoczne, a na przykład skażenie radioaktywne, a więc że na przykład skażone jest powietrze, więc to jest tym bardziej chaos, strach, tak, no bo nie wiesz, czy rzeczywiście to powietrze jest skażone, czy też nie, czy już ta chmura radioaktywna przeszła, czy też nie. No ale tak, tego jasnowidz Jackowski nie powiedział, za czym będą ludzie stać w tych przychodniach, szpitalach, znaczy konkretnie jakie to będzie lekarstwo. Może to będzie właśnie ten jodek potasu, tak, który został rozdysponowany przez tutaj agencję rezerwy, tak, materiałowe, jak to się nazywa, ta instytucja w Polsce. Ona została, ten jodek potasu został rozdysponowany do aptek, został rozdysponowany też do straży pożarnej, chyba też do policji, tam do szpitali. Podobno apteki też mają je mieć, tak, na wypadek, gdyby coś się pojawiło, tak, gdyby jakaś sytuacja była niebezpieczna. Nie można tego jodku potasu kupić, można, on miałby być wydawany w momencie zagrożenia, tak? No tam też jest to, wiadomo, to jest niebezpieczne, tak? Nie można tego tak po prostu przyjmować, to nie jest suplement. Natomiast no właśnie, pytanie, czy rzeczywiście w momencie zagrożenia apteki czy inne instytucje dadzą radę, jeśli chodzi o wydawanie tego jodku potasu. Może ludzie po prostu wezmą dzieci pod pachę, przyjadą samochodem pod szkołę, szybko zabiorą dzieci do po prostu samochodu, popędzą do przychodni, aptek, szpitali i będą krzyczeć, będą mówić: dawajcie jodek potasu, chcemy uchronić siebie, nasze dzieci, chcemy żyć, tak? No właśnie, nie wiadomo, czy tak będzie. Następnie Krzysztof Jackowski mówi w ten sposób: wydarzy się coś, co rozcieczy Putina, nastąpi eskalacja, Stany Zjednoczone wycofają się z Europy, Europa zostanie osamotniona, Europa zostanie sama pozostawiona. Wstrząsająca wizja, przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Europa, która zostanie poświęcona na ołtarzu międzynarodowym, złoży tak naprawdę ofiarę pod postacią tutaj krwi i ofiar ludzi znajdujących się w Europie, bo Stany Zjednoczone nie będą chciały pomóc Europie, wycofają się praktycznie, odwrócą się napięcie. No, pytanie, czy tak będzie, to też jest inna sprawa, tak? Natomiast wiadomo, że Stany Zjednoczone już w ten sposób postępowały wielokrotnie w historii, no chociażby kwestia tutaj Kurdów, których Amerykanie wspierali, no i później z dnia na dzień się wycofali, na przykład, tak, już nie pomagali militarnie Kurdom, a co ciekawe, następnego dnia, dosłownie tam w przeciągu paru 10–24 godzin, Turcja zaatakowała właśnie Kurdów, a na terenie Kurdów były więzienia, które przetrzymywały terrorystów, tak? No i co ciekawe, tutaj Kurdowie bronili się przed tymi nalotami ze strony Turcji, używając sprzętu amerykańskiego, czyli de facto sprzęt NATO kontra sprzęt NATO, tak? No wyobraźcie sobie, no chcielibyście na przykład, żeby na Polskę spadały bomby. No, nikt nas nie chciał, tak, ale gdyby na przykład bomby spadały na Polskę, bomby, które zostały wyprodukowane w Polsce, tym bardziej szokujące bomby, czy też na przykład sprzęt wojskowy, który zszedłby z taśmy produkcyjnej, zostałby on wyprodukowany polskimi rękoma, polskich praktycznie kobiet, mężczyzn, a następnie inne, do innego państwa by trafiły, zostałoby to sprzedane i inne państwo by później zrzucało te bomby na Polskę. Szokująca sytuacja. Nie, no to jako przykład, tak, ale tutaj właśnie tak było właśnie z Kurdami. No i tutaj jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób: realizowany jest konsekwentnie plan międzynarodowy destrukcji konfliktu światowego, hegemonii jednego państwa, przywódcy, jeden wielki praktycznie tutaj konflikt, trzecia wojna światowa. No i rozpierducha jedna wielka, tak? Wywrócenie stolika to też jest ciekawe, bo to może być kwestia właśnie stolik, tak? Może się kojarzyć z jakimś pokerem, rozgrywką, karty. Być może ten stolik, przy którym siedzą właśnie politycy, że ci tworzą sojusz NATO, ci stworzą sojusz po prostu inny, tak? A wywrócenie tego stolika będzie oznaczało tak, no przecież Stany Zjednoczone, dlaczego się wycofują Stany Zjednoczone z Europy? To znaczy, że co, po prostu Stany Zjednoczone nie chcą być w NATO, a z drugiej strony to Stany Zjednoczone powiedzą: tak, no nie, my jesteśmy NATO, podtrzymujemy sojusz, ale my się nie angażujemy w Europie w konflikt, my się stąd po prostu wycofujemy. No właśnie, czy wtedy właśnie Stany Zjednoczone okażą się Judaszem, które sprzedadzą Europę, sprzedadzą NATO? No nie wiemy tego, tak? No to jest po prostu tutaj pewna swobodna interpretacja, jeśli chodzi o tą wizję, przepowiednię. Może się okazać, że po prostu Stany Zjednoczone będą herosami, że będą dzielnie bronić niepodległości i wolności krajów europejskich, ale raczej wątpię, tak? Natomiast właśnie, jestem ciekaw, co wy sądzicie na temat tej wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, gdzie jasnowidz mówi właśnie w ten sposób: będą trzy wielkie naloty, gigantyczne naloty, po których będzie wielka panika, będzie chaos. To jest po prostu też przerażające, tak? Co to będzie? Czy to będzie użycie bomby atomowej? Czy to będzie skażenie radioaktywne? Kurczę, to też jest ciekawe, bo pamiętam taką przedstawiałem wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, gdzie on mówi na temat rozbłysków, wybuchów praktycznie bomby w powietrzu, czyli na przykład taka bomba by wybuchła w powietrzu, ale ona by nie spadła na ziemię, nie dokonałaby zniszczeń. I to mogła być na przykład brudna bomba, która by eksplodowała w nocy w powietrzu, byłoby widać łunę, światła, rozbłysk, a następnie skażenie radioaktywne by opadło na ziemię, skażone byłaby praktycznie gleba, rolnictwo, trzoda, wielki głód, pomór, Sodoma i Gomora, to co by groziło światu. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To była wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotycząca tego, co praktycznie tutaj by nas czekało. No bo też jest ciekawe, że jasnowidz mówi: zaczną się wielkie braki w sklepach. No, wiadomo, że sklepy żyją z biznesu, tak? Więc nawet jak są po prostu pewne braki, no to sklepy kontaktują się z producentami, żeby zwiększyli moce przerobowe, no bo przecież na tym zarabiają, ale te braki mogą być spowodowane na przykład, że nie mają plonów, nie ma pomidorów, nie ma ziemniaków, bo jest skażona ziemia, skażona gleba, tak? Wiele produktów na przykład nie można byłoby uzyskać, bo właśnie byłoby skażone radioaktywnie, czy w jakiś inny sposób ziemia, gleba, nie ma mięsa, bo jest skażone, tak? Są tylko resztki, jest tylko to, co po prostu jest na przykład przetworzone, co w słoikach, co jest na przykład w puszkach, w konserwach. Wstrząsająca wizja przepowiednia Jackowskiego, Sodoma i Gomora. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się.